Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Przed nami chłodna noc. Na Kaszubach, Mazurach, Kujawach, w centrum oraz na Śląsku i w Małopolsce słaby mróz do minus dwóch stopni. I w dodatku możliwe będą tam mgły osadzające szać. Na drogach może być ślisko. W pozostałych regionach niewiele więcej, około zera. Na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim do dwóch, trzech stopni. W województwach wschodnich i północno-wschodnich lokalnie spadnie deszcz. Na Podlasiu deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze pogodnie, ale nad ranem na zachodzie zachmurzy się i zacznie padać. Jutrzejszy dzień. Początkowo gdzie gdzieniegdzie mglisty. Później słonecznie na wschodzie i południowym wschodzie, a od zachodu coraz więcej chmur z opadami. No i w najcieplejszym momencie dnia od 8 stopni na południu Zachodnim przez 12-13 do 14 na Mazowszu. Ciśnienie powoli spada. Na warszawskich barometrach będzie 989 hektopaskali. W województwach zachodnich powieje silniejszy wiatr. W Karkonoszach porywach do 80 km na godzinę. W środę od Wielkopolski po Dolny Śląsk oraz na krańcach południowo-wschodnich pogodnie. Nad resztą kraju w wielu miejscach będzie padać. Najmocniej w Małopolsce oraz na Górnym Śląsku i tam temperatura z trudem będzie osiągać 9 stopni. Najcieplej na krańcach wschodnich 16. W czwartek nazwane słońce z chmurami i opadami, które stopniowo będą zanikały. Koniec tego dnia znacznie cieplejszy. Do 15-18 stopni, ale przelotnych opadów tak łatwo się nie pozbędziemy. Do zobaczenia wieczorem.